Ryba po grecku to jedna z najbardziej popularnych potraw rybnych. Świeże, aromatyczne, uduszone warzywa i pyszna usmażona ryba to nie lada atrakcja na przyjęciach. Jakiej ryby użyć do ryby po grecku? Sprawdź, jaka będzie najsmaczniejsza. Ryba po grecku, mimo chwytliwej nazwy, z Grecją ma niewiele wspólnego, za to świetnie przyjęła się na polskich stołach. Pyszne warzywa i świeża, usmażona ryba to doskonały pomysł na obiad, kolację lub święta. Ryba po grecku często pojawia się też na wigilijnym stole. Jaka ryba najlepiej sprawdzi się w rybie po grecku i jest najlepsza do tej potrawy? Miruna. Do ryby po grecku. Do wykonania ryby po grecku zdecydowanie lepszym wyborem będzie ryba chuda. Pamiętajmy, że warzywa dusimy z dodatkiem tłuszczu, najczęściej oleju lub oliwy z oliwek, a same warzywa również puszczą sok, stąd usmażona, tłusta ryba nie będzie dobrze komponować się w tym zestawie. Z opinii wielu kucharzy wynika, że najsmaczniejszą rybą, która doskonale koresponduje smakowo z warzywami, jest miruna. Występująca najczęściej w oceanie spokojnym i poławiana przez Australijczyków należy do ryb morszczukowatych. Niezwykle delikatne, chude mięso nie ma intensywnego, rybiego zapachu. Poza tym, co nie jest bez znaczenia przy rybie po grecku, filety miruny niemal zupełnie są pozbawione ości, stąd nie musimy obawiać się nieprzyjemnej niespodzianki. Dorsz, mintaj, morszczuk do ryby po grecku. Bardzo popularną rybą, która również nadaje się do ryby po grecku, jest dorsz. Warto jednak zwrócić uwagę na właściwe usmażenie. Mięso dorsza jest bardzo chude, stąd przesmażona ryba jest sucha i dławiąca. Specjaliści polecają również mintaja i morszczuka. Warto wystrzegać się natomiast taniej pangi lub ryby maślanej. Ich wartości odżywcze oraz sposób hodowli, według niektórych, pozostawiają wiele do życzenia. Zobacz wideo. Jak zrobić rybę po grecku? Wypróbuj także nasze inne przepisy na ryby morskie. Mintaj pieczony w folii, łatwy przepis panierowany filet z mintaja, racuchy rybne, pyszne danie z białą rybą,